Dzień dobry moi drodzy i moje drogie. Dzisiaj będzie nieco inaczej, bo będzie o filmie i to pojedynczym filmie. Szybka, krótka recenzja, moja opinia na temat Anatomii Upadku w reżyserii. Już wam sprawdzam. Justin Triet. Nie jestem pewien, jak do końca się wymawia nazwisko, ale jest to film, który dzieje się we Francji. W małej mieścinie jest śnieg, jest zima i są góry. Przepiękne kadry. Jeśli chodzi o reżyserię i właśnie zdjęcia, to jest to naprawdę coś, co należy docenić, bo ogląda się ten film z wielką przyjemnością. Patrząc w ogóle na ten, wiecie, sam obrazek, już abstrahując od gry aktorskiej i samej fabuły, to wygląda ten film pięknie. On jest nieco dokumentalny. Ten styl kręcenia jest taki, jakbyście oglądali jakiś, wiecie, dokument w telewizji i myślę, że to chciano tutaj zaimplementować i właśnie to uchwycić. To jest ten rodzaj filmu, który was trochę dystansuje od postaci i jest bardzo reportażowy w niektórych elementach, zwłaszcza w tych, które rozgrywają się na sali sądowej, dlatego że jest to dramat sądowy, kryminał, nie nazwałbym tego filmu thrillerem. Jest to film nominowany w głównej kategorii oscarowej, czyli najlepszy film. I rywalizuje z takimi filmami jak Barbie, Oppenheimer, Strefa Interesów, który jeszcze nie widziałem, ale na pewno chcę zobaczyć. Biedne istoty, które widziałem i być może wam tutaj omówię na kanale, bo książkę również czytałem i myślę, że porównanie byłoby spoko. No ale Anatomia Upadku opowiada o tytułowym upadku i ginie tutaj mąż bohaterki granej przez Sandrę Hüller i to jest postać, która ma na imię, muszę sobie przypomnieć, Sandra. Sandra Wojter, która jest pisarką i ten jej mąż również jest pisarzem i oni żyją właśnie w tej miejscowości rodzinnej bohatera, który spada z drugiego piętra, trzeciego piętra, gdzieś tam, wiecie, z poddasza i on to poddasze remontuje. Zaczyna się ten film tak, że mamy wywiad naszej bohaterki, która rozmawia z jakąś tam dziewczyną z pobliskiego miasta i jest scena, gdzie zostaje puszczona głośna muzyka 50 Centa i to jest kawałek, który przewija się przez ten film cały czas i bardzo mocno się zakorzenia w głowie, przynajmniej ja tak miałem. I mamy napięcie od samego początku. Jest też napięcie między tymi bohaterkami. Nasza główna postać jest też osobą nieheteronormatywną, biseksualną. Tu gdzieś tam się przewija właśnie na tle tej historii. Ale jest w związku małżeńskim właśnie z tym pisarzem, który nie do końca jest spełniony. Mają też syna, dziecko, Daniela. I to jest chłopak, który nie widzi, nie do końca widzi, bo uległ wypadkowi kilka lat wstecz. I to jest bardzo ważna część tej historii. Ten wypadek, to co wydarzyło się wtedy i do tego na przestrzeni całego filmu, który trwa 2,5 godziny, będziemy często wracać. No i tak, mamy tę scenę początkową, wywiad, głośna muzyka, a później upadek. Daniel wychodzi na spacer z psem i wraca i widzi swojego ojca już nieżywego. Leży na śniegu, wszędzie krew i nie wiadomo, co się wydarzyło. Matka nic nie wie, bo spała i możemy się zastanawiać od samego początku, czy ona miała z tym coś wspólnego, czy nie. I na tym właśnie opiera się cały ten film. Od razu powiem, że nie mamy tutaj prostych odpowiedzi. I my, jako widz, osoba oglądająca całe to przedstawienie, można by rzec, my jesteśmy w roli sędziów tutaj postawieni i odpowiadamy sobie przez cały film na pytanie, czy ona to zrobiła, czy tego nie zrobiła. I to, z czym was ten film zostawi, to już jest tylko i wyłącznie kwestia wasza, taka indywidualna. I to mnie się bardzo, bardzo podobało. To jest na plus. Metraż tego filmu gra tutaj ważną rolę, bo faktycznie jeśli na początku w niego nie wsiąkniecie, jeśli nie pójdziecie za rytmem tej opowieści, jeśli od początku będzie wam coś nie odpowiadało i nie wbijecie się w te sytuacje, w której są postawieni nasi bohaterowie, to może być wam trudno. I uważam, że cała ta rozprawa sądowa, która dzieje się no już w późniejszej części filmu i to, jak długo ona trwa i to, jak ten film długo trwa, to wszystko jest ze sobą połączone, bo nasi bohaterowie są tą całą sytuacją zmęczeni i my dostajemy dużo szczegółów na początku, bo pojawia się bohater
prawnik, to jest przyjaciel naszej Sandry, i on wypytuje ją o jej perspektywę. Potem pojawiają się policjanci, próbując odtworzyć całą tę sytuację, czyli właśnie ten upadek z góry, możliwość tego, że ona go czymś uderzyła i wypadł z balkonu, wszystkie wersje wydarzeń, w które też jest zaangażowany właśnie Daniel, który nie widzi. Ma takie miejsca w domu, które są, wiecie, jakieś naklejki, tam jest napisane coś alfabetem Braille'em, tak? I on odczytuje to, gdzie jest. I to też gra jakąś istotną kwestię w tym, wiecie, w zeznaniach, które on daje policji, i oni potem bardzo się do tego doczepiają. Nie będę mówił więcej, ale każdy szczegół jest tutaj istotny. No i dla nas, jako osób oglądających, jest, bo możemy zmienić zdanie na różne kwestie związane z tym, co się działo w ogóle w tym małżeństwie. I właśnie, jest tu scena, która dla mnie była absolutnie fenomenalna i godna Oscara. I to jest scena kłótni małżeńskiej. I można to trochę porównać do tego, co działo się w filmie Historia małżeńska. Tam grała Scarlett Johansson i Adam Driver, i oni mieli taką, wiecie, mocną scenę właśnie w tamtym filmie. To tutaj jest troszeczkę podobnie. I chciałbym więcej powiedzieć na temat w ogóle genezy i natury tej sceny, ale nie chcę zbyt wiele zdradzać. Powiem tylko tyle, że to, że ta scena się wydarzyła, moim zdaniem było bardzo nieprzypadkowe, i to, że została ona potem jakąś ważną częścią rozprawy, to jest super istotne, moim zdaniem, w tym, jak się czuł bohater, który nie żyje, czyli mąż. I to, jak nasza Sandra przedstawia ich relacje, też jest kluczowe. I to, co potem mówi Daniel, to już w ogóle no zmienia obraz całej sytuacji. I to, co dzieje się w sądzie, też do tego chciałem nawiązać tak pokrótce, bo ten prokurator, osoba, która stara się udowodnić winę Sandrze, to jest koncert aktorski. I nie wiem, czy tak wyglądają prawdziwe rozprawy, ale można i się trochę pośmiać właśnie przy tej sekwencji i przy tej części filmu. Można też siedzieć trochę jak na kolcach, bo czujemy dyskomfort bohaterki, która stara się wyjaśnić to, czego doświadczyła, to, co ona uważa o danej sytuacji, danych słowach, które padały z jej ust, czy to z ust jej męża, czy też jej syna, który też doświadcza bólu przez to, czego się dowiaduje w trakcie tej rozprawy. I to dla mnie, jako osoby oglądającej, też było takie, wiecie, bardzo niekomfortowe, i współczucie się we mnie budziło w wielu, wiecie, kwestiach, przy wielu scenach. No ale ten Daniel naprawdę jest tutaj najbardziej, myślę, poszkodowany, bo nie dość, że stracił rodzica, to jeszcze musi się opowiedzieć, po której ze stron, czy moja matka jest morderczynią, czy nie jest morderczynią, czy to, że pisze takie książki, a nie inne, ma w ogóle znaczenie w całej tej sytuacji. Bo uwaga, mamy tutaj też taki aspekt trochę literacki, bo jak wspomniałem, bohaterka jest pisarką, wydała kilka książek, jest taka dyskusja, czy ona nie ukradła pomysłów swojemu mężowi, czy nie za bardzo się zainspirowała, jak przekształciła pewne rzeczy, czy to, że ona pisze bohaterki, czy o bohaterkach, które mają ochotę kogoś zabić, to znaczy, że ona sama miała ochotę kogoś zabić i zabiła swojego męża. To są takie rozważania tutaj natury ludzkiej, literackiej, i w ogóle to jest ciekawe, bo o tym też się trochę dyskutuje właśnie w świecie literackim czasami. I to dla mnie na plus, no bo ja jestem osobą zainteresowaną, zaintrygowaną takimi kwestiami i można by o tym pracę pisać, więc ten film jakoś tak się fajnie w to wpasowuje. I tak, on może zmęczyć, i ja na początku byłem, wiecie, taki gotowy do zaangażowania się w to wszystko, co tutaj się wydarzyło, i on mnie wciągnął. Od samego początku mnie wciągnął, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkich zaangażuje w takim stopniu jak mnie. Nawet nie potrafię sobie jakoś tego tak opowiedzieć dla siebie, dlaczego tak wpadłem w ten film i dlaczego mi się on tak spodobał. Nie potrafię tego wysłowić w 100%. Po prostu jest w nim coś takiego, co mnie wprawiło w taki stan empatyczny. Ja empatyzowałem bardzo z tymi bohaterami i wydaje mi się, że szala przeważa gdzieś tam w stronę niewinności. To jest moja jakaś finalna ocena i moja interpretacja, ale nie będę jej narzucał nikomu. Jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie na ten temat. I jeśli ktoś by chciał ze mną gdzieś tam podyskutować,
to proszę oznaczcie w komentarzu uwaga spoiler i potem piszcie rzeczy, jeśli one faktycznie zahaczają o to, co stricte dzieje się w fabule. Taki ogólny zarys wam przedstawiłem. Jest chatka, upadek, no i ta anatomia upadku, czyli analizowanie tego od podszewki, ale to nie jest tylko kwestia związana z tym samym wypadkiem, ale z tym, co działo się w domu tej małej rodziny w tej górskiej miejscowości. To, że ten film jest, dzieje się w trakcie zimy i ten chłód, on też jest połączony tak trochę symbolicznie chyba z naszą bohaterką, bo ona też jest chłodna, jest zimna, chowa emocje, pozwala sobie czuć jakieś rzeczy, ale nie wszystkie, bo też musi być silna, musi przetrwać cały ten, wiecie, etap procesu. I z tego, co pamiętam, to w tym filmie też jest przeskok czasowy, ale nie pamiętam dokładnie, który to był moment. Wiem, że coś takiego się tam dzieje i to też dla mnie było znaczące, żeby podkreślić to, jak długo w ogóle to się rozgrywa i jak ciągnie się cała ta, wiecie, sytuacja z tym, żeby dowieść winy, czy też kogoś uniewinnić i co potem? Co będzie potem, kiedy to już się stanie? Czy nadejdzie ulga, rozkosz, czy nie? Czy trafi do więzienia i będzie po prostu siedzieć za coś, co zrobiła albo czego nie zrobiła? No, bardzo dużo tutaj jest rozważań też takich, no, filozoficznych w niektórych momentach. Można sobie dopowiadać niektóre kwestie. Ja jestem osobą, która widzi dużo też pod spodem. Czasami dopowiadam za dużo, ale to już jest moja natura. Ja lubię sobie interpretować i też kwestie właśnie symboliczne są dla mnie bardzo, bardzo ważne. I to w tym filmie jest. Czy to jest film, który zdobędzie główną nagrodę? Wydaje mi się, że są lepsze propozycje, ale jest to mocny kandydat. Tak. A jeszcze kwestia, którą chciałem tutaj poruszyć, to jest ta kwestia języka, bo ten film jest francuskim filmem, ale dużo tutaj jest po angielsku. Większość filmu jest po angielsku, ale to, że bohaterka ma też tę barierę językową w sądzie, to jest, myślę, też jakoś znaczące w tym wszystkim, bo ona jest oderwana niejako od świata swojego męża, właśnie od tego miejsca. Ona też jest Niemką, więc to też tutaj gra jakąś tam rolę. I te elementy, bardzo małe elementy się składają na całość i na cały wydźwięk tej sytuacji, tej relacji, tego wyroku. No tak, angażujące kino, arthouse'owe, można by tak to określić, ze względu na to, jak jest nakręcane. To nie jest taka typowa historia, dramat rodzinny, ale no jest tutaj więcej, jest ambitniej, jest to kino no, na miarę światową i to trzeba tutaj podkreślić faktycznie, że czasami, wiecie, w tych kategoriach Oscarowych są buble, no to nie jest bubel, absolutnie nie. I wiem, że będą jakieś też kontrowersje pewnie, jeśli chodzi o opinię, czy jakaś popularyzacja. No ale o to chodzi. Ten film właśnie wywołuje coś takiego. Emocje, zgrzyty, może konflikty wewnętrzne jakieś, które można sobie gdzieś tam po swojemu rozegrać i dlatego ja go doceniam. Zostawiam go z oceną 8 na 10. Ja filmy oceniam w serwisie IMDb, tam jest właśnie taka skala i on ma dość wysokie noty właśnie tam i można sobie różne opinie poczytać. Także zapraszam do zostawienia komentarza, jeśli wam też ten film przypadł do gustu lub nie przypadł. Jeśli widziałyście, to podzielcie się koniecznie swoją oceną, opinią i zapraszam was serdecznie na mój Instagram Talking Cloud. Tam też będzie więcej już o książkach, ale o filmach pewnie też. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.